Zanim zaczniemy robić polewę do ciasta, płaską łyżeczkę żelatyny rozpuszczamy w zimnej wodzie niewielkiej ilości. Ona spęcznieje i będzie akurat do dodania do naszej polewy. Na polewę do ciasta potrzebujemy około 2 łyżek masła dobrego gatunku, 1–1,5 łyżeczki cukru, nie za dużo, ciasta są zazwyczaj już bardzo słodkie, kilka kropel olejku pomarańczowego. Jeżeli to jest sernik, można dodać migdałowy, będzie to lepsza kompozycja. Podpalam płomień. Dodaję jeszcze 2 czubate łyżeczki kakao, może 2,5. Nie potrzeba tego tak bardzo dużo. W pogotowiu trzymam w ciepłej wodzie wcześniej rozpuszczoną żelatynę, płaską łyżeczkę żelatyny. Kontroluję. Nie chcę, żeby tutaj masa mi się zagotowała, lecz tylko rozpuściła. W momencie, kiedy pojawią się pierwsze pęcherzyki, jak przy wrzeniu, wyłączam palnik. Wszystko się musi po prostu dobrze rozpuścić, ale nie gotować. Nawet unoszę nad palnik, żeby nie dopuścić do takiego raptownego podgrzewania. Właśnie pojawiły się już pierwsze pęcherzyki, więc wyłączyłam palnik. Teraz lekko przestudzę. Dodam żelatynę. I będę dodawała około 2 łyżek wody. Tutaj mi się na tej łyżce dodaję pierwszą łyżkę wody i mieszam. Nie dodaję już żadnej śmietany ani mleka. Zwyczajnie dodaję wody. Proszę zobaczyć, jaka się robi aksamitna, jednolita i błyszcząca. Dlatego dodaję żelatynę. Dodam jeszcze 1 łyżkę tej wody. I ponownie wymieszam. I jeszcze 1. Maksymalnie 3 łyżki wody. Jak lekko przestygnie, musi być letnia. Taką polewamy właśnie ciasto. W przypadku dużych powierzchni trzeba odpowiednio więcej tej polewy zrobić.